Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry Humankind. Możecie zostawić lajka na dobry początek serii, a my słuchajcie, zaczynamy sobie gierkę strategiczną. Tak jest. Będzie to seria niemontowana. Raczej, chyba że będą jakieś mega nudne fragmenty. No i co, spróbujemy stworzyć naszą, no właśnie, może trochę o grze na samym początku. Spróbujemy stworzyć naszą własną cywilizację. I oczywiście co? Rasowo czystą Europę. No i nie wiem, coś poddymimy, jeżeli taka gra nam tutaj da takie opcje, żebyśmy tutaj wybrali jakieś dziwne rzeczy. Możliwe, że tak, nie wiem, bo niestety w grze mam tylko 2 czy tam 3 godzinki. Stestowałem dla widza, nauczyłem się o co tutaj w tej gierce chodzi. No i myślę, że to jest dobry czas, żeby rozpocząć nową rozgrywkę. Gierki będę się uczył razem z wami. Poziom Metropolia to jest poziom wysoki, tak mi się wydaje w miarę. Stworzyłem swoją postać, nie wiem czy mówiłem, mam nadzieję, że jest podobna do mnie. Tak się starałem chociaż trochę. No i co? Standardowy świat, tempo zwykłe. Poziom trudności Metropolia, no to jest chyba najniższy, a jednocześnie najcięższy, na jakimkolwiek mam szansę. Na którym mam jakiekolwiek szanse. No i myślę, że możemy zaczynać rozgrywkę. Most of which are To about jest. rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or O so ja. mostly concern amino Nasza. acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together, and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. No, żebyś How far wiedział. will you push humankind? No shit. Across the world, nascent societies are taking a deep breath, looking across the landscape and preparing for greatness. Okej. Dobra, koniec dialogu, także możemy w końcu zacząć rozgrywkę. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Trochę wam będę opowiadał, co tu się dzieje na mapie. To jest nasza mapa. Ty, w sumie ona jest gigantyczna. Ty, ona nie jest taka mała, jak nam się wydawało. Jest w sumie mega całkiem duża. Ja widzę, że w nieskończoność się obraca. Co? Jak to ziemia nie jest płaska i można z lewa na prawo i to jednak okrąg jest? Znak zapytania? Tu coś fałszują. Dobra. Słuchajcie, mamy tutaj grupę łowiecką i tą grupą łowiecką to jest nasza pierwsza grupa. W tej grupie łowieckiej znajduje się ja, czyli lider. A to widzowie. Prosta piła, widzowie muszą się osiedlić. A ja im takie tutaj... mam zbudować takie tutaj terytorium, chociaż na początku terytorium nie mogę zbudować. Generalnie na samym początku musimy tutaj wypełnić te gwiazdki, to znaczy jedną gwiazdkę musimy wypełnić, czyli albo posiadać następującą liczbę jednostek, czyli 5, albo odkrywać osobliwości, aby zgromadzić 10 nauki, albo upolować łącznie 10 zwierząt. Któreś z tych musimy wypełnić i to jak najszybciej, żebyśmy mogli przejść na tutaj kolejną epokę. Niektórym to już się pewnie udaje. Tutaj mamy 10 przeciwników i będziemy walczyć z tymi 10 przeciwnikami, I see where this albo is się z going. nimi przyjaźnić, nie wiadomo. Jeszcze co wybierzemy i jacy będą też przeciwnicy, czy będą dla nas przyjaźni, czy nie, ale mam ubrudzony monitor. Kurde, co ja tak usyfiłem, to czym niby? Może szkoda, że nie można spacją, chyba jak w Civilization skipować. Tak, w cywilizację zdarzyło mi się grać, natomiast
No nie wiem, powiedziałbym tak, że grałem łącznie w tą cywilizację z 10 czy 20 godzin. Ostatnią chyba tą wersję, czy tam przedostatnią, bo to było całkiem sporo czasu temu, także no wybitny w te gry nie jestem, takie turowe. I tutaj mam jakieś wydarzenie, okej, zalążek idei. Wczoraj plemię napotkało się na swojej drodze ogromny teren z dzikimi zbożami. I tutaj znaleźliśmy zboża i możemy je albo zasadzić na następny rok i to nam da koszt badań demestykacja minus 25, albo na przywódcę Czechów, plemię nomadów plus 2 żywności na miasto lub posterunek. I wydaje mi się, że tutaj zmielimy to i wolę mieć ten perk z żywnością, bo te 25% wydaje się całkiem nieduże. Tu w ogóle mamy przeciwnika, ty, możemy go rozdupcyć. Ty, oni tu mają posterunek? Co to jest tu? Co to w ogóle jest? Grupa łowiecka też kogoś, tylko nie wiadomo czy kogo. Ty, ja to... No właśnie, niestety stchórzyli przeciwnicy. Uciekli, a próbowaliśmy ich zaatakować. No my możemy też wbijać naszymi tutaj żołnierzami ogólnie doświadczeni. Za to doświadczenie, co mamy? Za doświadczenie mamy silniejsze jednostki, także warto jest tutaj bić się. No jesteśmy plemieniem, dzikusami jebanymi. Gonimy pieprzonego tego mamuta. Okej, okay, trzy nauki i pięć tutaj gwiazdek wpływów. Gwiazdy wpływów są super turbo ważne, a tutaj co jest? Matecznik. Mroczna i cuchnąca kryjówka groźnej agresywnej fauny. Należy zachować ostrożność w tej okolicy i podczas łupienia bogactw. I już jestem w stanie założyć nowy ten? Nowy posterunek? No, nie widziałem kiedy do końca to się wydarzyło. No i chyba posterunek byśmy tutaj postawili, tak mi się wydaje. Zjedźmy tam, jak najszybciej trzeba ten posterunek, wydaje mi się, postawić. Co tu się wydarzyło, żeby za halo? O. O, bestia! Dobra, przyjdziemy ją zabić kiedy indziej. Musimy stworzyć naszą pierwszą bazę, no, gdzieś się osiedlić. Myślałem, że to dopiero się wbije, to osiedlanie się dostaniemy dopiero w momencie, kiedy... a weźmy to może najpierw. Kiedy tutaj wbijemy następną epokę, a chyba niekoniecznie. Co to jest? Bitwa? Potwierdzam. Broń swojej plagi. Natychmiastowe flagi. Natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo. Z kim ja walczyłem? Z jakimiś bobkami. Ktoś mnie zaatakował, tak? Chyba tak. Dostaliśmy kolejną jednostkę, zajebiście. No ale co? Idziemy się osiedlić tam, gdzie chyba początkowy był plan na osiedlenie się. Wydaje mi się to najrozsądniejsze. W sensie tam mamy... To jest najlepsze miejsce do osiedlenia się. Świat w ogniu, aha, spotkaliśmy jakąś tutaj, aha, przepraszam, mi się kojarzy z aspektem tylko. Świat w ogniu, zobaczyliśmy, że tutaj płonie jakaś wieś i możemy albo uciekać, albo ugasić pożar. Jeżeli ugasimy pożar, to dla kosztu badań umocnienia miejskie 25% minus, a jeżeli pobiegniemy, bo tam dzieci zaczęły uciekać, my te kurwa dzieci łapiemy, chłopie, jak... No wiadomo jak to. I tego. I możemy je tutaj zabrać do naszej grupy i myślę, że kidosy łapiemy. I dzięki temu dostajemy nową grupę. Teraz mamy dwie grupy. No i w sumie niech tylko... Ja bym podzielił to generalnie. Ja bym podzielił jedną grupę. Żeby ona osobno chodziła. Mogę? Mogę. No i super. I niech oni założą tutaj to osiedle. Elegancko. Tą grupą będziemy zbierać tutaj te wszystkie rzeczy. Plus będziemy oczywiście polować na zwierzaki. Spotkaliśmy też jakichś tutaj ludzi. Na ludzi też będziemy polować. Koniec tury. Dobra. Niech mnie tutaj moje postacie zbierają, co trzeba zbierać. Poczekajcie, zatrzymajcie się. Stop. Ty biegniesz tu. Koniec tury. Ty biegniesz tutaj. A nie moc. Koniec tury. Jeszcze raz, ty biegniesz tutaj, a mogę kilka... Nie, cały skład tu biegnie, kurwa. O, i zrobiliśmy nową epokę, dobra. I tutaj generalnie możemy sobie wybierać, co idziemy, w sensie... Jaką, kim się stajemy, Egipcjanami, Asyryjczykami, Chetycami, czy Mykeńczykami, czy kimkolwiek chcemy. No i generalnie ja wcześniej wybierałem, no i przede wszystkim tak, każda epoka ma jakby swoje, kurwa, każda jakby
jak to się nazywa, każda kultura, bo to jest taka kultura, przyjmujemy jakąś kulturę, to każda kultura ma różne rzeczy. I na przykład ta ma jazdę konną. I możemy jakieś dunu zbudować. I dostajemy jakieś szybkość ruchu na lądzie jednostki plus 5 premia do zdolności bojowej. Egipcjanie z kolei mają swoje rzeczy. Egipska piramida plus 1 wpływu i mają jakieś tutaj też piechotę. I tutaj mamy też jakiś gości, oni też dają różne żywność i oni nie chcą za bardzo walczyć, ale oni właśnie chcą bardziej rozwijać się tak ludnościowo, więc możemy wybrać absolutnie wszystko, co chcemy. My, żeby ta ciekawa rozrywka była, żeby ta rozgrywka była ciekawa i żeby w ogóle coś się tutaj działo, no to idziemy w brutalność, czyli w Asyryjczyków. Kosa trafia najpierw na najwyższe źdźbło. Brzmi jak groźba, więc biorę to. Tak jest. Przyjmujemy tą kulturę. I teraz generalnie musimy założyć pierwsze swoje miasto, ale możemy też kilka generalnie miast założyć. Ale przede wszystkim wypadałoby najpierw pierwsze założyć. I jesteśmy już w nowej epoce, tak? Dobrze, Kuma? Czy jeszcze nie jesteśmy w nowej epoce? Nie jesteśmy w neolicie, a kiedy? A, czy jeszcze nie osiągnąłem następnej epoki? Czyli osiągnąłem. Ale gameplay, tylko siedzę. A, chyba nie. A, chyba tak. A, chyba nie. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. So now, we advance as the warlike Assyrians. You're not going to be a very nice neighbor, are you? Nie, nie planuję być dobrym sąsiadem. I teraz generalnie jak będziemy... A nie. Ja powiem, że jak oddalamy mapy, to widzimy, gdzie są nasze granice, ale ja przecież jeszcze nie założyłem miasta, już stałem się tym. Stałem się... Stałem się, w sensie wszedłem w nową epokę i adoptowałem kulturę, zazwyczaj to jest odwrotnie. Dobra, i teraz generalnie zabiliśmy niedźwiedzia, dostaliśmy jakieś pieniądze z tego i poznaliśmy nową kulturę. Olmekowie. Dobra, i on gada jakieś głupoty, witam. I tutaj mamy coś takiego jak traktaty. I traktaty polegają na tym, że możemy rozwijać, właśnie podpisywać traktaty i rozwijać nasze wspólne tutaj społeczeństwo. Czyli na przykład możemy rozpocząć handlowanie między sobą. Możemy handel rozpocząć z zasobami luksusowymi. Pytanie, czy my chcemy, czy wrogów my chcemy zgładzać. Wydaje mi się, że wrogów my chcemy zgładzać. Także już widzę swój pierwszy cel do ataku. Wydaje mi się, że z pomarańczowymi się dogadamy, a żółtych rozdupcymy. Tak jest. Taki jest plan. Wydaje mi się to całkiem niezły plan. Dobra, oni się w końcu osiedlą, czy niekoniecznie? Czy będę musiał czekać i czekać? Idę ich zaatakować, co nie? A nie, w sumie to by wypadało... A mogę tutaj... Sorry, że ja tak gadam, ja nie wiem, po prostu jakiś roztrzepany jestem dzisiaj. Chciałem tego, czy mogę tutaj, chyba się za bardzo giereczką jaram. Czy mogę tutaj drugi posterunek założyć? Jeden założony, a mogę dwa? Mogę tutaj drugi od razu? Założyć, czy niekoniecznie? Widzę, że żółci mi coś proponują. Pakt o nieagresji. Odmawiam. Żałosnie, jesteś, pozdrawiam. Puszcza Białowieska. O kurde, to ja tam na terenie puszczy zakładam tego? Poczekaj. Czemu ja chcę tam biec i się z nimi bić? Nie chcę. Czy ja na terenie puszczy Białowieskiej zakładam osiedle? To nie wiem, czy dobrze. Ale wtedy to się pewnie nikt nie przejmował. Dobra, to wywalone. Ale jestem za dużo rzeczy mam w głowie. Niech oni założą to miasto, nie? Co im zaznaczyłem. Drugie osiedle, że tak powiem. Będą w stanie? Będą, no i super. No i mamy sobie dwa osiedla, jest elegancko. Możemy tutaj ograbić azyl. W ogóle tu możemy generalnie plądrować. I tutaj mam też taką opcję pod sztandarem. Czyli jeżeli jakaś tutaj cywilizacja zrobi coś takiego jak ja, czyli założy takie posterunki, to ja im ten posterunek jąknąć mogę do siebie. Tak to działa. Dobra, dam im, żeby oni tu sobie odpoczęli.
Tych generalnie gagatków wyślemy i połączymy w jedną armię. Na razie widzę, nie jestem w stanie niestety. Dobra, niech tutaj podbiegną. I kolejny widzę rzecz tutaj dostałem. Ich roszczenia, zajęte terytorium przy naszej granicy. To jest ich roszczenie, że im tutaj zabieram i mogą nam wojnę wypowiedzieć, tak? No to mam to, szczerze mówiąc, w dupie. Tak mi się wydaje. Dobra, a w ogóle to my chyba chcemy z nimi jak najszybciej tą wojnę wypowiedzieć. Nie mam takie do kitu miasto, że możemy je szybciutko zająć. Z taką ilością jednostek, które ja posiadam teraz. To nie jest takie głupie generalnie. Dobra, niech oni odpoczywają. Niech ci... Może złupię mazyl? By building an outpost, claiming territory is this easy. Z posterunkiem można łatwo przejmować terytorium, tak. Tak jest, to wiem o tym. Dobra, chodźmy złupić azyl, niech tutaj nasza grupa biegaczy odpoczywa. I klikamy nexta. A, po... Nie, co się stało? Myślałem, że mi posterunek zabrało. Nie, no jest dobrze. Rozniósł swój posterunek w miasto. A, no dobra. Możemy teraz założyć swoje pierwsze miasto, dobra. A city means shelter for those who need it. Pig. A place to store food. Pens for the pigs. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Mogę zmienić nazwę naszego tego miasta? No to będzie pierwsze miasto stolica Czechów. To nawet nie z nas. Nie mogę! A mogę, dobra. No, tylko się nie zmieniło na mapie, ty. Stolica już się tak nie nazywa, proszę mnie to kurwa natychmiastowo naprawić. Gierka jeszcze nie wyszła tutaj z fazy. Fazy tworzenia, nadal jest tworzona każdego dnia, nawet dzisiaj była aktualizacja, także musimy jej wypaczyć. I w tym mieście możemy zrobić coś takiego jak zakład garcarski, będzie trwało to 3 tury i sprawi, że dostaniemy na przykład plus 4 wpływów na plac główny. Nie wiem, czy to 4 wpływy na turę, nie mam zielonego pojęcia. Zaraz się przekonamy zapewne. Dostajemy aktualnie 6. I możemy też wytwarzać różne technologie, jak ciesielstwo, domestyka i kalendarz. W zależności to, co jest nam potrzebne, to aktualnie wtedy wynajdujemy. Jeżeli chodzi o żywność, to jest wystarczająco wysoka. Stabilność jest średnia. No więc wydaje mi się, że stworzylibyśmy może obory i zajęli tutaj te tereny i stworzyli moją tutaj dumę narodu, czyli jazdę asyryjską. To jest naprawdę mocna jednostka i dzięki niej będziemy mogli szybkie wojny prowadzić. Co wydaje się to całkiem niegłupie. Chociaż z drugiej strony teraz zanim tam postawię posterunek, to może byśmy coś innego zrobili. Skład drewna. Przemysł drewna poziom pierwszy. Pozyskiwanie z bliskiego lasu drewno jest tu cięte i składowane aż do wykorzystywania go na przykład jako paliwa. I to daje nam większy przemysł. Generalnie większy przemysł powoduje, iż z tego co rozumiem, robimy szybciej właśnie różne rzeczy. Budujemy chyba szybciej różne jednostki, czy tam budujemy szybciej dzielnice i tak dalej, z tego co rozumiem. Perhaps we have some common ground. Co się dzieje? Mój wynik wojenny, ich wynik wojenny? Jesteśmy w trakcie wojny? Wypowiedzieli nam wojnę? Nie. To co chodzi? Ja miałem taki wykrzyknik, nie wiem o co chodzi. Chyba jesteśmy w trakcie pokoju, o ile dobrze rozumiem. No, na to wygląda, że wszystko na razie jest w porządku. Na razie, bo i tak planujemy ich tutaj najechać. Dobra. Koniec tury klikam w takim razie i idziemy do tego azylu. A, bo ogólnie z azylu wychodzą zwierzaki. Rolnicza kultura Harappa? Chciałem powiedzieć, że tego, że z tego azylu wychodzą zwierzaki, więc ja w sumie chyba nie do końca chcę plądrować ten azyl. Wolę, żeby mi chyba tutaj zwierzaki biegały wokół. Jeszcze nie zdecydowałem. A, oni postawili tutaj tego, widzę. Posterunek. No to my, kurwa, idziemy go odebrać jak najszybciej, Dobrze, że wydali na to punkty. Szybko. Rozpierdolić w pół. Zarządzam atak, tak zwany. Szybki. Zwycięstwo. Pyk. Czy to oznacza wojnę? Imperium jest w stanie pokoju.
No, jest w stanie pokoju. Także spokojnie. Możemy im coś zaproponować w ogóle, może jakiś traktat i wtedy wypowiemy im wojnę. Co ty na to? Może otwarte granice. Albo mapy sobie udostępnimy, bo ja nie tam chuja mam. Zamiast za 20 golda? Zniewaga, kurwa, zniewaga. Ale to nie mam, nie dostałem kasu z Belli. Kurze. Zapokojowo, więc to miała być brutalna bitwa i wojna. Dobra, next tura. No i zamierzam tutaj przejąć im ten posterunek, bo ja nie mogę kolejnego postawić. On kosztuje całkiem sporo punktów wpływów niestety. Naprawdę całkiem sporo. Ale możemy ich zaatakować. Czy chcemy? Chcemy. Zwycięstwo. Elegancko. Czy to oznacza wojnę? Mam nadzieję, że nie. Handel z tylko zasobami luksusowymi? Przyjmuję. Czemu by nie? Czy ja im wybijam wojsko? Jej? Ona chce jeszcze ze mną handlować. No i taką współpracę to ja kurwa szanuję. Dobra, i teraz generalnie możemy użyć tego przycisku, najechać sobie tutaj i za 4 rundy przejmę ten posterunek. To zajebiście. Może się tutaj, może się uda. A tych bym wysłał tutaj, żeby zobaczyć z ciekawości, za ile tam punktów musiałbym, ile punktów musiałbym mieć, żeby zająć posterunek. A tutaj w ogóle kurwa ci są. Jakieś gagatki co biegają. Nie podoba mi się to. Ale dobra, ignorujemy ich. Machina propagandowa. Dowódcy... Aha, czyli generalnie tutaj wam to streszczę, żeby wam tego nie czytać. Dowódcy, jakby wygraliśmy bitwę, ale chodzą pogłoski, że ją przegraliśmy z Kretesem i możemy przyjąć to, albo zakwestionować, albo udokumentować, czyli iść tam i zbadać tą całą sprawę i pokazać, że faktycznie wygraliśmy tą bitwę. Jeżeli przyjmę to, co on mówi, to będę miał minus 15 stabilności przez 10 tur. Wydaje mi się, że aż tak bardzo mnie to nie ruszy, że te 15 stabilności to mi nic za bardzo nie da. Nic się nie stanie, jeżeli tutaj będę miał minus 15 stabilności, także chyba powinniśmy mieć to głęboko gdzieś, ale z drugiej strony mogę to udokumentować, tylko nie, wyjebane, bo bym musiał tam jednostki wysyłać, nie chce mi się. Tak jest, git jak jest. Dobra, koniec tury. Leć zobaczyć, za ile punktów. Możesz posterunek założyć. Nie mogę. Jeszcze. A tutaj za ile przejmiemy? Za 3 tury. No i dobrze, trzymać. Okej, okay. Wybudowaliśmy to, co budowaliśmy, czyli zielonego pojęcia nie mam, co budowaliśmy. Nie pamiętam, chyba garsarstwo robiliśmy, prawda? Jakąś dzielnicy garsarstwa. Czy coś takiego. No i teraz możemy zrobić co? Ucztę możemy zrobić, okej. Okay. Plus 5 żywności, a możemy też wybudować jakieś tutaj dzielnice. Generalnie wybudowałbym to Dunu. To świetnie ufortyfikowana cytadela umożliwiająca dobrą obronę granic. Pozwala Asyryjczykom zapewnić dominację nad podbitymi terytoriami. No i myślę, że dominacja genetyczna zostanie wybudowana i to nam da generalnie plus 3 wpływu. Wydaje mi się, że to jest plus 3 wpływu na rundę. Także to jest spoko. Będziemy mogli więcej tutaj posterunków zakładać i się rozwijać. Także no, wydaje mi się, że właśnie to zamierzam teraz zbudować. Najlepiej bym zbudował na czymś tutaj, na jakimś terenie, który ma najmniej czegokolwiek. Ten ma chyba tylko jeden jedzonka. Wydaje mi się, że tu byśmy to zbudowali. Kryk. Na granicy. A nie, to nie jest granica. Ty, moje państwo dalej się rozlega. Nawet nie widzę sam, co jest w moim państwie. No dobra. A żeby nie przyknie, że ostatnio tak zrobiłem, że jak nagrywałem, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywam, to przypadkiem zatrzymałem pół odcinka, ale zdecydowałem, że nagram to jeszcze raz. Z tego względu, że ja tam za dużo nie umiałem po prostu grać w grę i tak uznałem, że kurde, gram jak taka ciomajda. Praktycznie też nie wiem, co się tu dzieje w tej rozgrywce, że może usiądę jeszcze raz i spróbujemy nagrać to drugi raz. O, i lag. O, i się odbugowało jednak. No to koks. Mogę tutaj ten posterunek? A, 74 wpływu potrzebuję. No to dupa i niedobrze. No to niedobrze akurat. A to? 160, żeby na miasto zamienić.
Joczek, ale tylko 26, żeby zbudować dunu. Ty, to buduję. Koło mojego posterunku. Gdzie, żeby tutaj najmniej tego zajął? O, tutaj jeden rolnictwa tylko. Cztery rolnictwa tu jest, wujocie Kierinca. No dobra, to tutaj możemy zbudować chyba. Budowałem? Nie. The first visible mark of this new culture. I hope the style is pleasing, because it will be around for as long as the city lasts. Czyli możemy... Czyli generalnie tak nie chciałem ruszać tego azylu, ale z drugiej strony jak ja mam się bić z jakimiś niedźwiedziami, kurwa, za każdym razem weźmy ten rozdłubmy ten azyl, bo to przecież będzie katastrofa zaraz. Trzeba to zniszczyć w pizdu. No i odkryliśmy tutaj nowe imperium. Fenicjanie, wyglądają groźnie. Tak, tak, siemanu. Wojna zaskoczenia. Nie. A gdzie są ci Fenicjanie? O kurde, daleko. Bardzo daleko. W ogóle trzeba z kimś podjąć sojusz, tylko jeszcze nie wiem z kim. Może z tymi żółtymi jednak sojusz będzie. Z pomarańczowymi wojna, bo w końcu zajęłem im tego. Zajęłem im posterunek, powinni być całkiem wkurwieni. Tak mi się wydaje. O, a żółty? Łaskawy i pacyfista jest żółty. No, no to my chyba możemy być kumplami. Handel tylko z osobami? Pewnie, że się zgodzę. Powiem ci więcej, może handel wszystkim. Albo nie, udostępnienie map. O, zasiano? Chyba cię popierdoliło, ty. Gagatku. No nie przesadzaj już, tak. Koniec tury, myślę. Klikamy, cyk. Dobra, i tutaj rozwaliliśmy ten azyl. Ty, a tu wojsko mnie chyba atakuje. Nie, tak biegają kurwa koło mnie. Więc trzeba się stąd ulotnić. Mnie nie zaatakowali. Przede wszystkim chronić moje tego, moją tutaj. Mój posterunek. I ten przejmować. Przejąłem już ten posterunek? To jest mój posterunek? Poczekaj, mój? A mój już. Dobra. Fajnie, fajnie. Czyli możemy wytłuc wszystkich, co mi tu kurwa biegałem za bobki. Albo zaatakować przeciwnika, od razu w niego teraz wjechać. Póki słaby jest. Handel tylko z zasobami luksusowymi? Pewnie, że tak. Czemu by nie? O, udostępnienie map? Co ty na to? O, ty się pierdol też. Generalnie chciałbym pogadać z żółtymi i może oni by chcieli tego, sojusz. Nie chcę, muszę mieć wpływy na poziomie 40. No niestety. Ty, a ja za te traktaty też płacę kurwa wpływami? Nie, chyba. Mam nadzieję, że nie. Pokaż traktaty. Nie, nie, chyba trzeba odczekać jakąś... Nie, no. Nie mów, że ja płacę wpływami za te traktaty. Bo to bez sensu w takim razie, że ja to wydaję. Jakieś traktaty z nimi podpisuję. Mam nadzieję, że nie. Dobra, next. Wy sobie co zrobicie? Odpocznijcie, żeby tutaj na pewno być zregenerowani. No i ci w sumie niech idą do tych. Coś takiego. Albo niech ten azyl rozdupcą. No i generalnie to bym wypowiedział im wojnę, tak szczerze mówiąc, no. Serio wypowiedziałbym im wojnę, żeby ich zniszczyć, tych pomarańczowych. Ale tak na samym starcie od razu wojna? Nie wiem, czy to kurwa jest mądre i rozsądne. Ale tutaj od razu złapaliśmy ich jednostki. Musimy je zniszczyć. Kurwa. Dobra, atak na nich i prowokujemy. Łe, oni się poddali. Po raz kolejny zresztą. Chyba, że ja mam z nimi wojnę, bo... Nie, nie, jest dobrze. Kurde, nie wiem co zrobić. Ja bym ich chyba zaatakował generalnie. Próbował przynajmniej. Jest o moich, niech tutaj odpoczywają i atak przeprowadzamy, jak będziemy przy granicy. I mamy nowe zasady. Zasady są OP. Sprawdźmy szczegóły. I teraz tutaj wybieramy, w co idziemy. Prawo naturalne. Nasza władza nad ziemią i zwierzętami jest czymś wrodzonym. Władza została nam dana, jesteśmy pomazańcami.
I tutaj mamy tak, społeczeństwość społeczna dotycząca tego, w jaki sposób ludzie podchodzą do kwestii kulturowych i nowych pomysłów, tradycja, podjęte wybory podkreślają znaczenie tradycyjnego stylu życia. I mamy też postępowość. Podjęte wybory podkreślają zmiany w stylu życia, poszukiwanie nowych idei, kwestionowanie tradycji. Tradycjonizm? Nie no. Ja bym generalnie wybrał tą zasadę, bo mi daje dużo wpływów. Ja bardzo bym chciał te wpływy. Akurat jeżeli chodzi tutaj o to prawo, to wybieramy legitymizację. Z tego względu, że da mi to po prostu punkty wpływów, a bardzo bym te punkty wpływów aktualnie chciał. No i co? Nextura chyba. Społeczeństwo. A i czekajcie, chciałbym zobaczyć, czy teraz. Czy ja za te traktaty płacę. Kosztuje mnie 20 punktów wpływów. Dobra, pierdolę jakieś traktaty. To trzeba być chorym pojebem, żeby traktaty jakieś tutaj w tej gierce podpisywać w takim razie. To atak od razu robimy, na szybko, tylko tymi tutaj spalę im, co mają do spalenia. Znaczy, co my mamy w sumie do spalenia, bo to nasze. Nasze terytorium. Dobra, i udało się wybudować tego, tak? Lądowy punkt zbiorny. Tutaj pojawią się lądowe jednostki wyszkolone w wybranym mieście. No spoko, tylko na razie chyba nie chcemy tworzyć nowych jednostek. My chcielibyśmy stworzyć może dzielnicę żywności? Nie, dzielnicę rolniczą nie. Chcielibyśmy stworzyć dzielnicę wytwórczą, żeby szybciej wytwarzać wtedy nowe dzielnice. I możemy to zrobić na którym polu? Na tym polu? Na tym polu? Albo na tym polu? Najlepiej by było, wydaje mi się, na tym polu, bo to by mi podniosło 2 do 3. Nic bym przy tym jeszcze nie tracił chyba. A jeden żywności stracę. A to nie ze względu na to, gdzie tą dzielnicę buduję, także wydaje mi się spoko. Nie wiem, czy nadążacie, co ja mówię, bo to może być ciężkie, jeżeli nigdy nie graliście, ale no staram się tutaj wytłumaczyć, jak tylko mogę. Zresztą lepiej, żebyście wy nie wiedzieli, o co chodzi w tej grze, a nie żebym ja nie wiedział, o co chodzi w tej grze. Opracowane ciesielstwo. Obróbka drewna zapewnia... Jest niezbędna do wyboru łuków, zapewnia podstawy dla dalszych dokonań. Oczywiście, że tak, i możemy tutaj nowe rzeczy wynajdować w takim razie. Na przykład rybactwo. Albo po kolei jedziemy, wydaje mi się, że chyba po kolei jedziemy. Czyli domestykacja. Obory i tak dalej. Albo magazyn zbożowy. Dzielnica rzemieślnicza plus 3 fundusze na przylegające dzielnice targowe. No, może weźmy to. Teraz spróbujmy wynaleźć. Niech nasze genialne umysły państwowe pracują nad tym. I tutaj możemy splądrować to miejsce. Splądrujmy to miejsce, bo tutaj z tego miejsca wychodzą często zwierzęta i one nam przeszkadzają dość mocno. I wpierdalamy się na terytorium przeciwnika, oponenta. Ja bym go jakoś jeszcze sprowokował, czyli traktat i otwarte granice. Co ty na to, wariacie? Co ty na takie otwarte granice? Odmówiono? Co? Sorry, you're not getting out of this that easily. Aj, nie mogę But by actions. Czyli nie mogę wypowiedzieć wojny tak z dupy. Niby jest to moje roszczenie, ale co ja mogę z tymi roszczeniami zrobić? Złóż roszczenia. Zawsze i traktat kulturowy przywyczyni odrzuciła twój... Złóż żądania. Za to szkodę należy wymierzyć karę. Dopóki twoje żądania zostaną zaakceptowane lub wycofane, będzie obowiązywać embargo handlowe, a granice pozostaną zamknięte. Tak jest. Twoje żądanie zostało odrzucone i wasze imperie rozpoczynają wojnę. Rozpocznij wojnę. Rozwiór spór siłą, obniżaj nastroje wojennego obcego imperium. A więc wojna. How dare you? You've gone from unknown to unspeakable. No i teraz to mnie wkurwiłaś. No i... Dusimy panowie, tylko trzeba teraz może naszych jakieś nowe jednostki porobić. Łucznicy by się przydało pewnie. Kurde, ale
W sumie za dużo tego wojska nie mamy, ty. Ale oni też na szczęście, tak, to nie jest najgorzej. Dobra, myślę, że następna tura? Czy tymi podjazd zrobimy? No, zróbmy tym podjazd, tutaj nic nie mają. Możemy chyba to złupić, te generalnie tereny roślinne i tak dalej, możemy im to niszczyć. I tutaj co się dzieje? Prowadzisz wojnę, no wiem, że prowadzę wojnę. Przecież tam ją wywołałem, no nie? Pilne wydarzenie wymaga twojej uwagi. Jakie? Miecze Imperium. Ziemie Imperium są coraz rozleglejsze, a armie stają się narzędziem realizacji twoich ambicji. Siły zbrojne składają się już z kilku regimentów. Pora więc zadecydować, jakiego rodzaju żołnierze będą tworzyć twoje armie. Jak najbardziej trzeba zdecydować. I skład armii. Tutaj mamy wybór do podjęcia. Poborowi. Żołnierze z poboru oszczędzą nam kosztów szkolenia wojowników od kołyski. Możemy tutaj wprowadzić tą zasadę i budziłem bardziej w autorytet niżeli w wolność. I mamy też zawodowych żołnierzy. Zawodowi wojownicy hartowani w boju od najmłodszych lat pozwolą stworzyć silniejsze armie. Zdolność bojowa jednostka plus 1. Tutaj mamy minus 30 koszty przemysłu dla jednostka. Wydaje mi się, że to jest bardziej OP. Tak mi się wydaje. It'll probably cause a lot of complaining. Oj, zatrzymałem nagrywanie. Właśnie, czasem trzeba naprawdę uważać tutaj na te przyciski, żeby nie kliknąć jakiegoś syfu. No i możemy spróbować ich dojechać, ale możliwe, że to przegramy. Dlatego proponuję na razie siedzieć na dupie i nic nie robić. To jest chyba dobra propozycja tamtymi ziomkami. A tymi do przodu dusimy. A jak? No, Miecze Imperium. No przecież już zadecydowałem, ty. Ty wuj poborowi, no przecież klikłem, nie? Nie, mogę tu anulować poborowi, to o co chodzi? Prawo naturalne wybrałem. A, legitymizacja, jakich praw używa nasze imperium? Prawo zwyczajowe. Precedensy i tradycja stanowią podstawy naszych wyroków. Prawo skonfikowane. Prawa zostaną poddane debacie, klasyfikacji i trwałej kodyfikacji. Minus 20% dla kosztów, przyjąć posterunek, minus 20% dla przejmij miasto. Zajebiste, ale tutaj minus 50 dla stwórz. Chyba minus 20 dla przyłącz, bo my jesteśmy tacy bojowniczy. Wydajmy tutaj te punkciki i nechcić. Następna runda. Przeciwnik nie będzie poszedł, mam nadzieję, że nie atakować moje miasto. A za to my idziemy atakować miasto przeciwnika, kurwa. Na harapę. Rozjebie mu to miasto w pół. Dusimy. I najstura. Stwórz własną religię. Politeizm plus 6 wiary na plac główny. Szamanizm. 2 wiara na plac główny, wiary na centrum administracyjne. Czy to jest, jeżeli będę miał więcej chyba tych? Chyba miast. W każdym mieście chyba jest centrum administracyjne. Czy chyba poszedłbym w szamanizm. Chyba jest to całkiem logiczny i dobry wybór, tak mi się wydaje przynajmniej. No i co? Dusimy panowie, naścig. Tu co się dzieje? A, nic się nie dzieje, odpoczywajcie sobie. A wy dzida przed siebie. Dusimy oponenta. Koniec tury. Ty, ja sobie tak do pustego miasta wbiję? Zaraz zobaczymy. Nowa zasada. Ludzkie maszyny. Twoje imperium w imponujący sposób przemieniło się w sprawną maszynę, realizującą monumentalne dzieła stanowiące obiekt zazdrości całego świata. Aby utrzymać ten rozwój do realizacji twoich wielkich projektów budowlanych, musisz zapewnić stały dopływ robotników. Oczywiście, że niewolnicy... nie mam wyboru, czy biorę niewolników, czy nie biorę. Mam wybór, czy biorę niewolników z przestępców. Ludzie łamiący nasze prawa staną się własnością imperium. A to ciekawe bardzo. Na dzielnica rozrywkowa, jeden żywności, jeden przemysłu. Kurwa, to by było dobre tak generalnie, tak mi się wydaje. A tutaj niewolnicy z jeńców, synowie i córki wrogich imperium staną się naszymi niewolnikami. Na garnizon, przemysł wpływ. Wydaje mi się, że to chyba, nie? Niewolnicy z jeńców. Co ty gadasz w ogóle? Jak ty, to są nadal ludzie, ty. Wrogowie to nie ludzie. Pozdro. Jesteśmy brutalni. No i to, atak na dzielnicę, na miasto. O przeciwnika. Ty, my to jeszcze zwyciężymy, pa, atak.
Przygotuj atak. Oblężenie harapa. Rekruci. Dobra, zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Jaka kurwa porażka? Bitwa została natychmiastowo zakończona. Co? Jak mi nakopali? Co? Przecież miałem znaczące zwycięstwo. Procentowe. Ty, lipa trochę. Trochę duża lipa. Odpocznij, bo nie mam teraz jednostek. Będę musiał wydawać moje cenne pieniądze na to. Kolejność dziobania. Oni tutaj, ja pamiętam to. To jest właśnie wróżbiarstwo. Osiąga szczyty popularności. Możemy... Generalnie wysocy szarżą wojskowi próbują interpretować wzorce dziobania kury i musimy zbadać to, co tam się dzieje. Możemy to zabronić, takie wróżenie, i możemy przyjąć to i powiedzieć, że to kurki dziobają tak, jak bogowie powiedzieli. Ale wydaje mi się, że to zabronimy. Fanatyczne. Dobra, no i naścig. A wy odpoczywacie standardowo. Ale lipa ty. Czy przegrałem tamto? Z żółtymi się trzeba dogadać, oni coś chcą ode mnie. Zaakceptuj, że przyjmie żądania drugiego imperium, zawieszenie umowy handlowej, ograniczenie... Co? I żądania. Przywódca Olmekowie żąda do twojego imperium przekazania terytorium... Co? Pojebało coś? Sprawdzałem tylko, na czym stoję, no i... Niechaj będzie. Dobra. Oni niech skipują, no i robimy jednostki, no co? Giereczka jest na 300 tur, także pewnie możecie sobie obliczyć, ile odcinków z tego mniej więcej wyjdzie. Now there's some good fortune. Nubijczycy. A neighbor who may be more interested in commerce than conflict. Let us formalize our mutual appreciation. Witam serdecznie. O, od razu widzę handel tylko z zasobami luksusowymi. Przyjmuję. Albo kontroferta. Zapłacisz mi. Nie, to nie, trudno. Nie obchodzi mnie to. Jakbyś zapłacił, to bym się zgodził. Szkoda, że później jest taki czerwony tego. Czerwony wykrzyknik, bo mnie to trochę myli generalnie. Muszę w to drugi raz klikać, żeby to znikło. Dobra, czy ja tworzę tych łuczników, których miałem tworzyć? No stwórz łuczników, czemu mi nie tworzy łuczników? Ty! Ja nie mam ludności, kurwa. Panowie! Jest problem. Nie mam ludności, nie mam miast. Nie mam się czym bronić, nie udało nam się pokonać harapę. Kurwa, za mocni byli. Ale można, w sumie możemy ich tego, splądrować im coś. Nie takie głupie. Dobra, atak plądrujący. Tutaj robić łuczników. A są łucznicy! Atak! Tutaj musisz iść, daleka droga przed tobą, wariacie. A, koniec turki. Spróbujmy je splądrować, nie. A nie mogę tego tu splądrować. A na przykład tu bym mógł te konie splądrować, bo on tu ma konie. To bym chyba... Nie mogę. Może jakbym podszedł bliżej. Ja bym mógł. Dobra, next. Pokaż mi, czy mogę splądrować. Splądruj. Nie mogę, źródło koni, nie mogę im to splądrować. Ty, to nie wiem, co ja mam zrobić. Atak raczej jest bezsensowny. Brak, kurczę, pomysłów niestety jest. Wycinkę drzew im, kurwa, zrobię. Kuzyli mnie, idę im wyciąć drewno. I liczę, że mnie nie zabiją. Nowe... Stop! Natychmiastowo! Ktoś tu założył nowe posterunki koło nas. Trzeba to szybko odbić. Szkoda, że nie mam postaci i od razu... Pierwsze, co zrobiłem, to kurwa, wypowiedziałem wojnę, jak ostatni cymbał. Ty, a... No kto mi się tu zasiedlił niby? Ty, wy jesteście jacyś nienormalni?
Natychmiastowo to proszę mi zebrać. Ten posterunek zgarnąć. A ty, a tu jest dzielnica wybudowana taka? Nie ma. To proszę zbudować też dzielnicę taką. Cyk. I nexik klikamy. Co się dzieje? Nexik. A nic nie buduje tutaj, żadnej dzielnicy, żadnego niczego, tak? Przemysłu plus las, przemysłu na teren lesisty. Skład drewna, zróbmy tam skład drewna, bo to nam popchnie mocno cywilizację. Kwestury. No i proszę mnie tutaj to zająć. Pędzikiem, kurwa. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Jak najszybciej mi to zajmować, co oni tutaj jakiś shit mi tutaj zrobili. Skapituluję przed władczynią, przywódcą... Co? Żądania i nastroje wojenne. Pamiętaj, że twoje nastroje będą wzrastać za każdym przyjętym przez ciebie żądaniem. Posiadanie większej liczby żądań bez odpowiedniego rywala, co które zwiększa twoje nastroje. Co? Zaakceptuj żądanie. Przyjmij żądanie drugiego imperium, zawieszenie... Zawieszone umowy handlowe i ograniczenia, zapewnia 10 punktów wojennych. Skapituluj przed władczynią... Nie rozumiem. Żąda mojego imperium kapitulacji wobec władczyni... Co? This does very little to placate me. Try harder. It was but a trifle. Please carry on with your day. Błahostka to była, ciekawe kurwa. Ty, bo oni się zamocni... Oni sojusz robią. Mnie rozdupcą w dwóch. Niedobrze. No to ja bym w takim razie... Wydaje mi się, że... Przyjmował kolejne posterunki, proste. W sumie co mam innego robić? Przyjmujmy te posterunki wrogów innych. No idź tu, idź tu. Koniec tury. Go. Dobra, i proszę mi natychmiastowo wziąć posterunek, pyk. A tu bitwa jest! Przegrywamy tą bitwę! Kto mnie atakuje? Kto mnie atakuje? Broń swojej flagi? O kurwa, nasza strategia bitewna, a ich? Łe, więcej mają jednostek. Niedobrze bardzo. Wycofałbym się. Wróg ma przewagę. Kurwa, no to nie miało być tak. Życie miało być takie piękne. Dobra, słuchaj mi, z tym składem drewna to żartowałem. Natychmiastowe jednostki tworzyć. Ja widzę, że się nie da jednostek tu zrobić. No i zajebiście. Dobra, skład drewna jednak robimy, panowie. Ty, no to lipa jest. A to mnie w ogóle jakieś obce bobki chyba zaatakowali. Kompletnie niezwiązane z tamtym imperium. Randomowo strzeliły. Chyba, że straciłem tyle jednostek na sam początku. Wiem, że się uda. No, się nie udało. Jak widzicie zresztą. I możemy chyba ulepszyć jeden posterunek na miasto. To też jest fajne. Tak, rozwiń sobie posterunek w miasto. Chętnie bym to zrobił, pyk. Dobra, teraz będziemy mieli trochę więcej możliwości budowania i tego wszystkiego. No i możemy tutaj zrobić zakład garcarski i tak dalej. To róbmy to. A, możemy jednostki robić. To w sumie najważniejsze chyba. Tak, to zróbmy łuczników. Ze dwóch. 8 tur nam to zajmie, ale worth. A i tu bitwa kolejna. Wycofaj się. Dobra, resztę tu bitw i tak dalej dokończymy sobie w następnym odcinku. Jest ciężka, ale myślę, że mamy szansę. Może moglibyśmy porozmawiać w sumie o jednak traktacie pokojowym. Ale to zobaczymy, dobra. W każdym razie dzięki widzowie i widzimy się w następnym odcinku jutro. Zapewne z tej gry czy z innej. Dzięki, do zobaczenia, cześć.